Cześć wszystkim, tu Magda. Dzisiaj będzie test na żywo produktu, który już dawno chciałam przetestować i tak leżał, leżał i leżał na pralce. Za każdym razem, jak robiłam stylizację, myślałam sobie, może użyję tego Tafta V12. Ale no nie, przecież miałam nagrać test na żywo. No i właśnie teraz to robię. Tyle się nasłyszałam o tym żelu. Tyle, że nie mogę się doczekać. Tak naprawdę dostępne są takie popularne z 4 żele właśnie z Tafta. I ten jest najbardziej polecany do typu trzeciego. Więc no nic mi nie pozostaje, jak po prostu iść umyć włosy i wystylizować i zobaczyć. W wakacje robiłam ankietę na Instagramie, pytałam się Was, w jaki sposób używacie tego żelu, czy solo, czy z odżywką bez spłukiwania, jeśli tak, to z jaką. I tutaj wygrał totalnie Cantu Activator. Ja wybrałam klasyczny do przetestowania z tym produktem, zobaczymy. Ten żel przede wszystkim charakteryzuje się tym, że mocno utrwala i właśnie dzięki temu kręcone włosy bardzo go lubią, bo ja już dotychczas testowałam Taft złoty i niebieski. Nie pamiętam nazw, ale takie nazewnictwo w sumie powstało wśród naszego włosomaniaczego świata. Ale powiem Wam, że one były zbyt łagodne dla moich włosów, nie utrwalały tak skrętu, jakbym sobie tego życzyła. Był od razu taki pokaźniejszy puch. Puch jest spoko, ale tutaj akurat to poszło w taką stronę, która raczej mi się nie podobała. Po prostu za mało utrwalał. Te żele bardziej lubią włosy falowane, z tego co widziałam, zwłaszcza Taft złoty. Żel kupicie od około 11 zł, ma 150 ml pojemności. Na początku składu po wodzie mamy 3 polimery, 2 kopolimery i 1 polimer. Pierwszy polimer, PVP, jest mocno utrwalającym składnikiem, który często znajduje się w żelach stylizujących. I to właśnie on nadaje to utrwalenie kręconych włosów. Jest też tauryna, kofeina, mamy glicerynę, gdzieś dalej jest pantenol. Ten skład jest humektantowo-emolientowy. Te emolienty to są te kopolimery i polimery. Jeśli chodzi o humektanty, no to gliceryna i pantenol. Dobrze, kochani, to co? Aha, może jeszcze, albo dobra, konsystencję i zapach objaśnię. O, rzuciłam telefonem. Konsystencję, zapach i tak dalej, to objaśnimy sobie wszystko, jak tylko umyję włosy. Zaraz się widzimy. Ach, dobrze jestem. Słuchajcie, najpierw rozczeszę sobie włosy i wtedy Wam powiem, co użyłam. Przy ostatnim myciu użyłam szamponu oczyszczającego, peeling do skóry głowy, też weszły proteiny, więc dzisiaj dałam więcej emolientów i trochę humektantów. I jako odżywkę do mycia nałożyłam Heritage Cosmetics Flylight, to jest emolientowa odżywka do włosów średnioporowatych. Na skórę głowy nałożyłam Odylik, szampon łagodny, już jest totalnie końcóweczka, mówiłam o nim w filmie o kosmetykach z bioekodrogerii. I jako maska trzymałam tak z 15-20 minut, wydaje mi się. I użyłam Sesio Jelly Fruit, maska do włosów z efektem laminowania do włosów wysokoporowatych, malina. Bardzo przyjemne są te maski, te produkty. Tutaj mamy też silikony w składzie, a jakoś mam takie wrażenie, że tych silikonów ostatnio jest mało w kosmetykach, a przecież nie są one takie złe. Ja silikony bardzo lubię. No więc używanie tych maseczek to jest dla mnie duża przyjemność, zresztą ja testuję, słuchajcie, wszystkie kosmetyki marki Sesio. Będzie film na kanale, nie wiem czy pamiętacie taką serię Tanie i Dobre, no to właśnie w tym stylu będzie ten odcinek. Ale przejdźmy do dzisiejszego. No i okej, zmyłam tą maskę i teraz jeszcze sobie troszkę rozczeszę. Zacznijmy od Cantu Activator. Też cieszę się, że nagrywam ten odcinek, bo ostatnio skończyło mi się bardzo dużo kosmetyków stylizujących, takich moich klasyków jak, nie wiem, TG, Kemon i chciałabym bardzo coś nowego testować i to jest jeden z tych produktów, ale dobra, najpierw sobie trochę nałożę, żeby zobaczyć konsystencję i zapach. No zapach, oj, no typowo męski, totalnie. Konsystencja bardzo, bardzo gęsta, bardzo gęsta. I ręce bardzo się kleją. Jezu, najgorsze jest, jak potem montuję ten odcinek i te moje dźwięki zachwycania się zapachem są najlepsze, nie? Serio. Dobra, słuchajcie, jak pokazałam Wam na Instagramie tego Tafta i bardzo się z tego cieszę, bo dostałam wskazówki i odezwała się do mnie Magda Vanilia, pozdrawiam Cię serdecznie, i powiedziała mi, że faktycznie ten żel jest bardzo gęsty i ona go nakłada w ten sposób, że miesza go z wodą, żeby go rozwodnić. I taki rozwodniony wgniata we włosy. Ja wymyśliłam sobie inny myk. Ja sobie wymyśliłam coś takiego, że najpierw sobie spryskam dłonie wodą. O nie, super.
Napryskałam sobie na twarz, tak, wodą, dobrze. Nałożę, nie wiem, czy to coś da w sumie. I też Magda poleciła, aby małe ilości wgniatać. Lepiej kilka razy nałożyć żelu, aniżeli, wiecie. Ojeju, faktycznie jest gęsty. I na spodnie mi poleciało, no, świetnie. Nigdy nie miałam do czynienia z tak bardzo gęstym żelem. I okej, okay, i wgniatamy. I jeszcze raz. Ta konsystencja jest tak gęsta, że ta gulka żelu mi się prześlizguje przez tą mokrą dłoń. Więc muszę tak bardziej ją wgnieść, żeby się zmieszała z wodą. Oj, czuć, jak aż dłonie kleją się do włosów. I jeszcze raz. O, was też trochę spryskałam. Wiadomo, też nie chcę przegiąć. U mnie to różnie bywa, jak wiecie. No i znowu spadła mi gulka. Jezu, szok, jaki ten żel jest zbity totalnie. Bardzo ważne, żeby najpierw sobie też to rozetrzeć w dłoniach. Na końcówki zaaplikuję olejek. Mój Davines Oil już się skończył, ale mam tutaj BioElixir olejek z czarnuszki. Świetny olejek. Przepięknie również pachnie. Okej, okay, włosy gotowe. Idę suszyć i widzimy się zaraz. Dobra, jeszcze na końcówki. One są jeszcze tutaj delikatnie gdzieś mokre w niektórych miejscach, czuję, ale już odpuszczę sobie. Za to nałożę na końcówki znowu BioElixir. Słuchajcie, pierwsze co mnie zaskoczyło to to, że tak naprawdę nie miałam jakichś takich mocnych sucharków, które muszę wygnieść po to, żeby pojawiła się objętość, bo ta objętość po prostu jest od kiedy wysuszyłam włosy. Tyle co ja teraz sobie ułożyłam fryzurę, wygniotłam olejek, ale tak naprawdę no czupryna jest pokaźna. Jestem w szoku, bo mało żeli takie właśnie coś robi. Na pewno jestem w stanie stwierdzić, że z tych trzech żeli teraz, które użyłam z Tafta, to ten jest najbardziej utrwalający. I wiecie, wiecie co? I to jest bardzo przyjemne, bo nie są one tak na maksa utrwalone takimi mocnymi sucharkami, że wiecie, aż skrzypi, tylko że tak jak powinny być, są utrwalone. Jeszcze wam się przybliżę. Oczywiście mam poczucie, że dlaczego wcześniej nie użyłaś tego żelu, ale ja tak czasami mam, jak są takie mocno zhypowane produkty, to ja bywa, że czasami po prostu długo zwlekam z użyciem, nie wiem dlaczego, ale tak mam. Natomiast, no wiecie co, czy ja mam tutaj, muszę dużo mówić, no efekty są boskie. Jeszcze dogram się na przykład jutro rano i zobaczymy, jak włosy będą wyglądać, ale na teraz są piękne. Największe wrażenie na mnie zrobiło to, że mam od razu taką objętość, że tak naprawdę przed jakimś większym wyjściem mogę wystylizować włosy tym żelem, wysuszyć je i ułożyć czuprynkę i wyjść z domu. Nie muszę czekać, nie muszę, wiecie, wygniatać nie wiadomo ile, żeby tą objętość wydobyć mimo ładnego zdefiniowania. Oczywiście, jak wiecie, tutaj spojrzę w lustro, jest taki puszek, ale mimo wszystko te pasma są ładnie zdefiniowane i też mam takie poczucie w ogóle z tej strony, bo tu mam wrażenie, że trochę mało tego żelu, o, nierównomiernie trochę rozprowadziłam, ale z tej strony w ogóle mam takie poczucie, jakbym wystylizowała włosy takim fajnym kremem. Jedyne co jeszcze tak odczuwam, jak dotykam włosy, to nie są one tak nawilżone i zmiękczone jak po kremie. Nie są jakieś suche, po prostu są mniej zwilżone i zmiękczone. Raczej bym się nie decydowała, aby użyć tego Tafta solo. Myślę, że ta odżywka bez spłukiwania też dała taką fajną ochronkę na włosy. No bo umówmy się tutaj, no są te polimery, te humektanty i tak dalej, więc myślę, że opcja z odżywką bez spłukiwania jest świetna. Na pewno polecam ten żel osobom z włosami kręconymi, które potrzebują utrwalenia loków. Jeśli chodzi o fale, to wiem, że złoty Taft jest świetny, ale jeśli jest tutaj ktoś, kto ma fale i kto używał V12, no to dajcie znać na dole.
Będę bardzo wdzięczna. Dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać. Widzimy się pewnie jeszcze jutro, jak uda mi się dograć aktualizację. A na teraz to już tyle. Trzymajcie się ciepło, pijcie dużo wody. Zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam teraz sporo się dzieje, więcej niż na YouTubie na pewno. Zapraszam Was na moją grupę Gwaria Kelly Madeleine, na mojego bloga, tam już działa wyszukiwarka, już wszystko gra. I to by było na tyle. Pa, pa. Wracam szybko z podsumowaniem. Już jest, powiem Wam, 16:42, ale jeszcze dzisiaj nie rozplątywałam włosów, to znaczy nie, odwiązywałam gumki. Jak mogliście zobaczyć na moim Instastory, ja po nagraniu testu na żywo zaczęłam sobie skakać w salonie, tańczyć, lubię tak sobie pośpiewać, potańczyć, uwolnić endorfiny. I włosy tutaj też pełnią główną rolę, gdzie po prostu skaczą na wszystkie strony. I też pod wieczór wczoraj przyszli do nas znajomi i cóż, też skakałam i tańczyłam, także nie przejmowałam się totalnie włosami. Skręt jest podtrzymany, oczywiście puch też jest, ale niczego innego się nie spodziewałam, natomiast czupryna w całej okazałości bardzo ładnie wygląda. Mogłabym tak teraz wyjść na zewnątrz. Wydaje mi się, że to jest najlepsze. Najbardziej oberwało się włosom tym, które były blondem. Tutaj one się podprostowały. Natomiast jeśli chodzi o tą część taką, tam gdzie mam odrosty i te włosy nigdy nie były rozjaśniane, skręt jest zdecydowanie bardziej utrzymany. No, ale ogólnie prezentuje się to bardzo ładnie. Myślę, że to tyle w tym temacie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Żegnam się jeszcze raz. Pa, pa.